Dzień dobry. Dzisiaj znowu, to znaczy nigdy tego za wiele i zawsze za mało, spotykamy w Ewangelii coś, co można by nazwać Ewangelią czułości. Mamy tam między innymi spotkanie Jezusa z kobietą, która cierpi na krwotok od wielu lat. Jest wielki tłum. Jest Jezus, wszyscy idą za Nim, napierają na Niego. Tłum w takim momencie jest czymś bardzo silnym, bardzo też niebezpiecznym. Wczoraj tego doświadczyłem, jak mieliśmy z Rafałem wejść na statek, który jest częścią pielgrzymki takiej tutaj lokalnej w Zatoce Puckiej. I ten statek się spóźnił, więc było dużo napięcie. A potem trochę organizatorzy nie zapanowali nad tym i wszyscy chcieli wejść naraz. I myśmy z Rafałem zrezygnowali. W pewnym momencie poczułem, jak ci ludzie na mnie napierają. I to nie był jakiś wielki tłum, tam nie wiem, było z 200 osób. I tak sobie pomyślałem, że tak się musiało też dziać w tej dzisiejszej Ewangelii, że ta siła, która pchała Jezusa, z jednej strony dawała mu zapewne poczucie takiego, no takiej mocy, że jest kimś, kto za nim idzie, że ludzie chcą go słuchać, że jednak są zainteresowani tym, co przynosi od Ojca. Z drugiej strony być może pojawiała się w nim jakaś irytacja, że ci ludzie no właśnie tak pchają, napierają na niego zewsząd. Nie ma jakiegoś tam klimatu takiego spotkania, tylko jest właśnie jakiś taki nieporządek, jest chaos. I w tym wszystkim jakaś kobieta w tym tłumie, jeśli ona była kobietą chorą, być może było tak, że ona była w ogóle przygarbiona, była, nie wiem, ja tak ją sobie zawsze wyobrażam, że ona jest kimś drobnym, jest malutka. I w tym całym tłumie gdzieś tam ona chwyta Jezusa za jego szatę. No to wiecie, no w tłumie jakby każdy każdego dotyka. Nie każdy to oczywiście lubi, bo niektórzy są bardziej mniej tolerancyjni na przełamywanie ich barier, no ale jakby w tłumie tak jest. I ona go dotyka. I on to zauważa. I cała scena, zawsze tak widzę, że ten tłum napiera, idą, pchają się, ona go dotyka, on się orientuje i wszystko się zatrzymuje, jak w stopklatce. Bo Jezus się zatrzymuje i pyta się, kto się mnie dotknął. Wyłapał ją z tłumu. Dla mnie to jest niesamowita Ewangelia czułości, kiedy Jezus robi to, kiedy wyłapuje z tłumu, z wielu osób, jedną konkretną osobę, kobietę cierpiącą. To jest coś, co no teraz to jest mi bardzo bliskie, w takim sensie praktycznym. Siedząc tutaj w hospicjum, Jan tego bardzo mocno uczył swoich ludzi, z którymi pracował. I hospicjum dalej tego uczy swoich ludzi i nie tylko swoich ludzi, bo na przykład przez Areopag Etyczny, takie spotkanie dla studentów każdego roku w okolicach maja organizowane, gdzie uczy się młodych ludzi tego, jak rozmawiać z pacjentem. Nie tylko jak przekazywać trudne wiadomości, ale w ogóle jak rozmawiać z pacjentem, jego podmiotowości, jego indywidualności. To jest coś, co no właśnie, robimy tutaj każdego dnia. Ja już to kiedyś opowiadałem, ale opowiem to jeszcze raz. Jaką lekcję dostałem 7 lat temu, jak tu byłem pierwszy raz od pielęgniarek, kiedy w pokoju numer 8 leżał pan Franciszek. Przyszła osa albo pszczółka. Leżał pan Franciszek i jak do niego podszedłem, jakiś tam po prostu przechodziłem, wszedłem, chciałem zapytać, co słychać. I pan Franciszek powiedział mi, że chciałby się napić mleka. Takie ma pragnienie. No i jako, że jeszcze się nie orientowałem, gdzie co jest, no to poszedłem do pielęgniarek i powiedziałem taki tekst, że dziadek spod ósemki chce się napić mleka. Nie pamiętam już, która to była, ale chwała jej za to. Pamiętam, że bardzo mocno dostałem opierdziel, okrzan, za to, że w taki sposób powiedziałem o kimś, nawet jeśli go tutaj nie było, bo prawidłowe pytanie miało brzmieć,
że pan Franciszek z pokoju numer 8 chciałby się napić mleka. Nie jakiś dziadek, bo to nie jest mój dziadek. Ja od tamtej pory jestem bardzo na to wyczulony, tylko właśnie pan Franciszek. To jest bardzo konkretny człowiek, mężczyzna z imieniem. Już nie mówiąc o tym, że był starszy ode mnie i rzeczywiście mógłby być moim dziadkiem. I tego się cały czas tu uczymy, że to nie jest jakaś osoba, która tam leży, że to nie jest jakiś człowiek, który czegoś chce, że nie mówimy w trzeciej osobie liczbie pojedynczej on, tak, on się położy, on zdejmie, on albo w liczbie mnogiej my się rozbierzemy. Jan też tego bardzo nie lubił, żadne my, bo ja jak idę do pacjenta i coś od niego chcę, albo chcę coś dla niego zrobić, to nie mówię, że my to robimy, no chyba, że razem sprzątamy, ale zasadniczo możemy razem posprzątać ze stołu, tylko to jest ktoś bardzo konkretny. I ta nauka, zobaczcie, jak Ewangelia może być praktycznie przełożona. Ze sceny, w której Jezus wydobywa z tłumu bardzo konkretną osobę, możemy się uczyć na przykład tego, w jaki sposób zachowywać się wobec choćby właśnie pacjenta. Nie wiem, ktoś pracuje w sklepie. Zobaczcie, jak brzmi inaczej komunikat, że, nie wiem, pani położy, tak? Czy mogłaby pani położyć, tak? Nie wiem, chleb, cytrynki, cokolwiek innego. Oczywiście ta nieumiejętność mówienia wprost do drugiego człowieka, ona się rodzi nie tylko z jakichś złych intencji, z przyzwyczajeń, z jakichś takich naleciałości, ale myślę, że warto to zmieniać, bo wtedy zaczynamy nawiązywać konkretną relację. Pani Marysiu, czy chciałaby pani dzisiaj pojechać na mszę świętą, czyli do kaplicy? Czy chciałaby, nie wiem, pani przyjąć komunię świętą? Nie, że przyszedłem z komunią, proszę przyjąć. Cały czas wracamy do czegoś bardzo ważnego. Po pierwsze, do podmiotowości człowieka, do jego zdolności decydowania o sobie, nawet w najprostszych, najmniejszych rzeczach, bo to pokazuje, że tego drugiego człowieka kocham. Przy okazji, bo dzisiaj mówię dużo o hospicjum, chciałbym wam zareklamować portal, który wyrósł na doświadczeniu hospicjum. Już też o nim kiedyś mówiłem, ale wracam do tego. Jest taki portal bliskochorego.pl. Jeśli wejdziecie na stronę hospicjum, to tam jest odnośnik. Wrzucę te wszystkie linki do opisu tego filmu. To jest taki portal, słuchajcie, w którym osoby, które chciałyby sobie pomóc, na przykład w chorobie, zobaczcie, że wiele osób same sobą się opiekują i za bardzo nie wiedzą, jak to robić, czyli jak sobie pomóc w chorobie, w cierpieniu. Gdybyście byli osobami, które opiekują się innymi chorymi, też tam znajdziecie dużo ciekawych i fajnych wskazówek. To jest taki portal, który w praktycznym języku, w praktycznej wiedzy przekazuje doświadczenie hospicjum, ale nie tylko, osób, które związane są z pomocą wszelkim potrzebującym i chorym. Nie tylko paliatywnej, na tym paliatywnym etapie, kiedy człowiek naprawdę już bardzo cierpi, odchodzi, ale w każdym etapie choroby, w różnych chorobach, ten portal może być rzeczywiście takim momentem, w którym zobaczycie, nauczycie się, w jaki sposób pielęgnować chorego, w jaki sposób z nim rozmawiać, jak zapewnić mu kompleksową opiekę, nie tylko taką podstawową, że trzeba zmienić pampersa, nie wiem, umyć i tak dalej, ale też jak zaopiekować jego potrzeby duchowe i psychiczne. Więc bliskochorego.pl bardzo wam polecam, bo to znowu jest przełożenie Ewangelii do bardzo konkretnej osoby, do relacji z nią, do tego, żeby ona się czuła zaopiekowana. Podumajcie dzisiaj o tym, jak to dzisiaj u nas wygląda, żeby ta Ewangelia nie była tylko jakimś abstrakcyjnym czytaniem z historii sprzed lat, ale rzeczywiście była pokazaniem, że można i trzeba, bo taka jest praktyka Jezusa, z tłumu wydobywać bardzo konkretną osobę. Dobrej niedzieli wam życzę. Nie wiem, czy przez ten wiatr cokolwiek będziecie słyszeli. Mam nadzieję, że to się nagrało. Ale dobrej niedzieli i bardzo dziękuję za wszelkie wasze dobro i za wszystko, co robicie też dobrego dla mnie.
Do zobaczenia.